Siema, Eniu. Dzień dobry. Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hubson, no i przed nami jakiś 500 odcinek z tej serii. Nie wiem, jakim cudem to jeszcze oglądacie, ale skoro wam się podoba, to dobrze, bo mi całkiem przyjemnie się to nagrywa, no i montuje. Tak czy inaczej, ostatnio dowiedzieliście się, w sensie jakieś chyba 3 lata temu, całkiem niedawno, że studiowałem finanse i w związku z tym, no, pojawiło się dużo pytań, między innymi odnośnie tego, jak wygląda sytuacja makroekonomiczna w Timorze Wschodnim. No i to jest generalnie fantastyczne pytanie, z tym, że ja nie mam wiedzy w tym temacie, ale znam osobę, która całkiem wiele na ten temat po prostu wie. No, Radku, halo, Radku? Słuchaj, no, powiedz mi proszę, bo tu widzowie pytają, jak tam w tym Timorze Wschodnim ta, wiesz, no, sytuacja makroekonomiczna się miewa, co? Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze, już do domu pojechałem. No, dobra, czaję, fajnie, dzięki Radku za odpowiedź, no hej. Także, moi kochani, mi się wydaje, że ta odpowiedź w pełni wyczerpała ten temat i ogólnie całkiem dobrze tutaj zostało wszystko wyjaśnione, także możemy sobie powoli przejść do świeżego odcinka z Pogromców Mitów, na który was oczywiście serdecznie zapraszam. No a jeżeli aktualnie szukasz jakiejś gry komputerowej, no to wbijaj po nią koniecznie do serwisu eneba.com. To właśnie tutaj zaopatrzysz się w tytuł, którego potrzebujesz, do tego często w bardzo atrakcyjnej cenie. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz z kolei w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, no a w opisie znajdującym się poniżej tego filmu znajdziesz wszystkie potrzebne linki. Także zachęcam tam zerknąć. Co do mitu czwartego, to teleportacja do miasta po zatopieniu samolotu w wodzie nie dzieje się tylko w misji Marco. Dzieje się to zawsze, nieważne gdzie i kiedy zatopimy samolot. Ba, to nawet nie musi być samolot, może to być jakikolwiek inny wehikuł. Powiem wam, moi kochani, że na początku sądziłem, że to nie będzie nic ciekawego, serio. No bo generalnie nie chciałem tego wziąć do odcinka, ponieważ było wiele takich mitów albo wiele takich sugestii, gdzie no gdzieś tam sobie na dnie oceanu lądowaliśmy samochodem, no i dno tego oceanu miało kolizję. Jak za chwilkę zresztą zobaczycie i wam to, bo wam to pokażę, nie? Na plaży Santa Maria Beach raz jeszcze. Także wbijamy sobie szybciochem do wody. Wpisałem sobie kod na przyspieszenie czasu, żeby to po prostu przyspieszyć, no i jak widzicie, teraz dno ma kolizję. Samochód przez nie przenika i wszystko jest, że tak powiem, ok, tak jak być powinno, co nie? Natomiast, moi kochani, okazuje się, że wszystko zależy od podłoża, ponieważ jak sobie za chwilkę zobaczycie tutaj, czyli jakby no we wschodniej części Las Venturas po prostu, za chwilę też opadniemy na dno i będziecie mogli zobaczyć, że no to dno jest nieco inne niż w okolicach plaży Santa Maria Beach i że tutaj istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że ten samochód przez tę podłogę tak jakby przeniknie po prostu. Dobra, samochód za chwilkę powinien tego dna dotknąć i zobaczcie, co się dzieje. Także rzeczywiście misja San Marcos Bistro nie jest tutaj jakimś tam szczególnym ewenementem, natomiast to wszystko zależy od tego, w którym miejscu sobie tę sztuczkę będziemy testować. Jeżeli będziemy testować ją na plaży Santa Maria Beach, to jak widzieliście wcześniej, nic się ciekawego nie wydarzy, natomiast gdy wytestujemy sobie ją w okolicach Las Venturas, no to niezależnie od tego, czy będziemy podczas misji San Marcos Bistro, czy podczas gry dowolnej, to i tak taka sztuczka nas teleportuje na ląd. Co do mitu z końcówką misji Koniec Kolejki, to jest jedna misja w Los Santos na początku gry, chyba u Big Smoke'a, gdzie siedząc na miejscu pasażera i strzelając, rośnie nam chyba skill na motorze, jak i strzelanie z Uzi. No tak, mi się wydaje, moi kochani, że misja Just Business, w której musimy rozwalić cały tabun rozścieszonych rusków, będzie dobrym pomysłem do zbadania sobie tego mitu. Tylko że tutaj nie będziemy sobie badać driving skilla, tylko biking skilla, nie? Driving skilla badaliśmy sobie w misji pod tytułem Koniec Kolejki, ponieważ tam jechaliśmy sobie na siedzeniu pasażera, ale w samochodzie, a tutaj będziemy jechać sobie na siedzeniu pasażera, ale na motocyklu. Także tutaj będziemy musieli sobie zwrócić uwagę właśnie na tę statystykę. Okej, zobaczmy w ogóle ile, a właściwie jaki poziom biking skilla ma CJ na tym save'ie, ma 1000, więc dajmy sobie może do zera też tę wartość, w sensie ją sobie zmniejszmy, no i zobaczymy się już w tym momencie, kiedy CJ będzie na motocyklu. Okej, został ostatni rusek, także go sobie dobijemy i wbijamy, moi kochani, na motocykl. Myślę, że w sumie to tego też wam nie będę pokazywał, nawet nie wiem w sumie po co się odezwałem.
Misja powolutku dobiega końca, także nie pozostaje nam nic innego, jak sobie zobaczyć, czy ten nasz biking skill chociaż delikatnie wzrósł. Cutscenka zakończona, wbijamy sobie do poziomu statystyk, szukamy naszego biking skilla i jak widać, wielka dupa raz kolejny. Także mi się wydaje, moi kochani, że niestety, ale gdy jesteśmy pasażerem w pojeździe, to biking skill, driving skill, flying skill i wszystko inne skillowe nie jest w stanie nam po prostu wzrosnąć. Taka jest moja opinia, jeżeli macie dowody, że jest inaczej, to śmiało podsyłajcie na fejsa albo piszcie ogólnie w komentarzu, co być może robię źle. Zobacz teraz, czy jak sprawisz, że auto Cezara zacznie się dymić, gdy uderzasz je ze spadochronem, to czy możesz je następnie dobić z jakiejkolwiek innej broni. Jeżeli ja osobiście miałbym cokolwiek tutaj obstawiać, to powiem, że nie, że i tak nawet jak ten samochód zniszczymy tak, że będzie z niego leciał dym, to i tak potem nie będziemy mogli go unicestwić z jakiejś tam innej dowolnej broni, co nie? Tak tylko dla jasności, żeby nie było, jest to samochód niezniszczalny, samochód Cezara. Gdyby ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, to polecam zobaczyć, ponieważ tam dużo na temat tego samochodu było dyskusji, no i generalnie badania mitów. No i to też, co udało nam się dowiedzieć w tamtych odcinkach, to to, że możemy sobie ten samochód zniszczyć, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy używamy do tego spadochronu, co nie? Nie pytajcie. Wtedy ten samochód może i mozolnie, ale jakieś tamte uszkodzenia dostaje. Tak jak zresztą widzieliście, samochód teraz dymi się na czarno, no i zobaczymy, czy teraz będziemy mogli go doprowadzić do wybuchu, podczas gdy ten samochód jest już bardzo, ale to bardzo mocno zniszczony. No wydaje mi się, że może być ciężko, ale zobaczmy sobie jeszcze minigana. Jeżeli miniganem go nie damy rady zniszczyć, no to raczej żadną inną bronią też... Okej, samochód wybuchł w końcu, ale to było wtedy, kiedy on tak jakby przewrócił się na dach, także to oczywiście się nie liczy. No i tu jeszcze mamy taką próbę dla jasności, gdyby ktoś jednak myślał, że wcześniej gadałem głupoty i że samochód wybuchł od kul minigana, nie? Tutaj już, jak doskonale widzimy, możemy sobie z tego minigana pruć, no i totalnie nic się nie dzieje. Fajne te mity z tym testowaniem prędkości. Dorzucam swój. Gdy CJ ma większy driving skill, to uzyskuje większe prędkości samochodami. To byłoby całkiem spoko, bo generalnie moglibyśmy powiedzieć, że CJ, no przez to, że ma lepszego driving skilla, to potrafi lepiej wykorzystać moc samochodu i uzyskać lepszą prędkość maksymalną. Natomiast z drugiej strony, czy byłoby to zgodne z prawdziwym życiem? No, wydaje mi się, że nie. Tak czy inaczej, to tę próbę wykonamy sobie na przykładzie trzech samochodów. Admirala, Huntleya i jakiegoś tam samochodu wyścigowego, być może Super GT. O. Póki co mamy tego driving skilla wymaksowanego i w Admiralu CJ osiąga 136 km na godzinę. Wam tylko na szybko pokażę, że mam tego driving skilla wymaksowanego. O, w tym momencie widzicie, nie? Mam jakby tą wartość 1000, a 1000 to jest wartość maksymalna. Więcej nie jestem w stanie dać. Jestem w stanie dać jak coś, to tylko i wyłącznie mniej. Mamy ponownie driving skilla wymaksowanego i zobaczmy, jaką prędkość uda nam się osiągnąć. Jest to 149 km na godzinę. No i na sam koniec samochód Huntley. Znowu, jak coś tylko przypomnę, driving skill mamy wymaksowany i zobaczmy, jaka będzie prędkość maksymalna tego pojazdu. No i jak widzimy, ta prędkość maksymalna to 131 km na godzinę. Okej, wbijamy sobie, moi kochani, do poziomu statystyk, szukamy driving skilla, obniżamy go do zera i za chwilę badamy prędkości przy obniżonym na maksa driving skillu. Tym razem sobie zacznijmy od samochodu Huntley, ponieważ jego miałem pod ręką, także w sumie czemu nie. Okej, ta poprzednia prędkość to było chyba 131, co nie? Chyba tak, z tego co mi się wydaje, no i tutaj też dokładnie CJ uzyskuje taką samą prędkość. Także moi drodzy, no mi się wydaje, że już ten mit jest pogrzebany. No i że raczej zbyt dużo z rzeczywistością miał nie będzie, natomiast wykonajmy sobie te dwie próby jeszcze, żeby mieć 100% pewność. Jeżeli chodzi o samochód Super GT, to on przy maksymalnym driving skillu uzyskiwał 149 km na godzinę, no i teraz jest dokładnie tak samo, czyli względem Huntleya de facto nic się nie zmieniło. Jak widzimy, w przypadku samochodu Admiral przy zerowym driving skillu jesteśmy w stanie pojechać też dokładnie tyle samo, co w przypadku driving skilla wymaksowanego. Także definitywnie, niestety, mit możemy sobie obalić. W misji z Johnem Sindaco nie możesz wyskoczyć z chopki przeznaczonej do Unique Stunt Jump, bo Johnny spadnie z maski Felcera.
No i proszę, proszę, kolejna fajna rzecz, nie będę mówił, że nie. Mamy dużo takich stunt jumpów w Las Venturas, także bez problemu sobie to przetestujemy. Właściwie to chyba mam tylko jedno pytanie, a mianowicie, czy ja muszę zrobić jakiś obrót w powietrzu, czy muszę po prostu wyskoczyć w miejscu, gdzie jest oczywiście unique stunt jump. To jest takie chyba moje jedyne pytanie i jeżeli bez obrotu się nic nie wydarzy, to myślę, że właśnie będę starał się jakiś tam obrót tym samochodem w powietrzu wykonać. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, ale liczę na całkiem fajne efekty. Także na początku wykonujemy sobie zwykły skok bez żadnego obrotu i czy coś się wydarzy? No i jak widać, kompletnie nie wydarzyło się niestety nic. Także w tym momencie się skierujmy delikatnie tutaj jakby w lewą stronę tej rampy. No chyba z tej hopki to nic nie wyjdzie, co nie? Zanim przejdziemy sobie jeszcze do takiej hopki, gdzie mogę jakieś tam rollo w powietrzu po niej zakręcić, to na początku sobie jeszcze weźmiemy taką zwykłą hopkę, która znajduje się tutaj na szczycie tego garażu i zobaczymy sobie po prostu taki wyskok, czy on spowoduje, że... Johnny Sindako z maski samochodu spadnie. Nie no, moi drodzy, on jest do niej totalnie przywiązany. Jeżeli samochodu nie rozwalimy, to moim zdaniem nie ma szans, żeby Johnny Sindako z maski tego auta jakoś tam się odczepił, co nie? Znowu cały czas mówię, co nie. Także mi się wydaje, moi kochani, że chyba kolejna próba nie ma zbytnio sensu, ponieważ tutaj już takiego trochę rollo sobie wykonaliśmy w powietrzu. No i nic się ciekawego nie wydarzyło, w sensie Johnny jakby od maski się nie odczepił. Także moim zdaniem mi ten możemy sobie obalić. Podczas zadań z postaciami, jak Rosenberg w misji Mięsny Biznes czy tagowanie terenu ze suitem, nie możesz zacząć misji taksi czy też misji policyjnych. Ale jak misję wykonuje CJ sam, no to wtedy w czasie tych misji może zacząć on misje poboczne. Ej, coś mi świta, gdzieś w jakiejś części GTA było chyba coś takiego, że podczas wykonywania misji fabuły głównej mogliśmy wykonywać sobie misje poboczne. W sensie mowa tutaj oczywiście o tych misjach, wiecie, jakichś tam taksówkarskich, straży pożarnej, policji i tak dalej. No ale nic, zobaczmy, czy póki co będzie tutaj w GTA San Andreas tak, że gdy jesteśmy na misji z Kenem Rosenbergiem... No to nie będziemy mogli zacząć żadnej innej misji pobocznej, w sensie na przykład misji taksówkarskich. Także zobaczmy, czy ja mogę tutaj sobie odpalić tę misję. No i klikam sobie dwójeczka, moi kochani, i kompletnie nic się nie dzieje. Także jeżeli chodzi o taksówkę, na pewno nie możemy tych misji wykonywać. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze wóz policyjny, czy być może misje policyjne się nie załączą w tej sytuacji, ale też jak widać nic się nie dzieje. I w sumie to sobie jeszcze wytestuję wóz straży pożarnej, ale tutaj też nic się nie dzieje i misje strażackie się najzwyczajniej nie załączają. Odpaliłem sobie teraz misję Tagging Up Terf, jak pisał Jacek w swoim micie. Tutaj jak widzicie w samochodzie w Greenwoodzie siedzi nasz brat Sweet. No a my póki co wbijamy sobie do taksówki, do samochodu policyjnego, radiowozu inaczej zwanego, żeby zobaczyć, czy misje się wystartują. W taksówce nic się nie dzieje i szybko zobaczmy sobie jeszcze wóz policyjny. No i wóz policyjny też dupa, moi drodzy. Dobra, odpaliłem sobie w tym momencie misję, gdzie CJ jest tak jakby wolnym strzelcem. Już wyskoczył nam nasz cel, do którego powinniśmy się udać, ale my do niego się nie udawajmy, chyba tak się mówi. What? I spróbujmy sobie misję taksówkarską odpalić, ale znowu, moi kochani, nic się nie dzieje. Także powiem wam, że na początku byłem całkiem mocno podjarany, bo no ta pierwsza część mitu się sprawdziła, no ale druga już, jak doskonale widzimy, się niestety nie sprawdziła. Także mit ten, jak dla mnie, też niestety możemy sobie obalić. Najdłuższy skok w grze, Arco del Este Jump, można ukończyć tylko najszybszym motocyklem NRG500. Używając innego motocykla, wpadniesz do wody. Zakładam, moi kochani, że ten mit może być prawdziwy, ale tylko w przypadku, gdy nie będziemy używali tapowania do osiągnięcia dużej prędkości, nie? Bo teraz, jak widzicie, używam tapowania i jak sobie tutaj skoczymy, to lightowo tego unique stunt jumpa zaliczymy, bo CJ nie wpadnie do wody, tylko na spokojnie jakby tę wodę przeskoczy i doleci na ląd. Cię on wyląduje, wylądował! Tak jak teraz to pięknie widzieliśmy, z tym, że trochę się rozdupcyłem, ale żyje i to jest najważniejsze. No dobrze, zatem zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać bez tapowania, nie? Bez tego triku na osiągnięcie większej prędkości, niż jest to w teorii w grze możliwe. Czy tym motocyklem HPV1000 będę w stanie tę przepaść przeskoczyć, czy być może jednak nie? No teraz to wygląda dosyć kiepsko, tak jakby CJ rzeczywiście miał nie dolecieć i zwróćcie uwagę, że dolecieć się zdecydowanie nie udało. No i znaleźliśmy się w wodzie. Okej, teraz zobaczymy sobie motocykl
moi drodzy, który w tej grze poza chyba Energię 900 jest, przepraszam, Energię 500, jest najszybszy. Czyli będzie to FCR900, rozpędzamy się i jeżeli tym motocyklem nie będziemy w stanie bez stopowania dolecieć do lądu, no to to będzie oznaczać, że ten mit może być prawdziwy. Ej, też się nie uda, ale jaja. No i ponownie z tego co widzimy wylądowaliśmy w wodzie. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze PCJ-a, który już de facto będzie tym ostatnim szybkim motocyklem, jakiego mamy w GTA San Andreas. Także ładnie się ustawiamy i znowu się rozpędzamy, ale wydaje mi się, że raczej nie ma to szans na powodzenie. W sensie ta próba nie ma zbytnio szansy się powieść, z uwagi na to, że z tego co ja kojarzę, PCJ był nieco wolniejszy od FCR-a 900. I jak widzicie, po raz kolejny wylądujemy w wodzie, zdecydowanie. No i chwila prawdy, mamy motocykl Energię 5, rozpędzamy się, no i jeżeli on nie doleci tam do tego całego lądu, no to mi się wydaje, że żadnym motocyklem w ogóle nie jesteśmy w stanie tego Unique Stunt Jumpa załatwić, ale zwróćcie uwagę, że akurat Energię 500 poradził sobie z tym bezproblemowo. Chociaż, no... Ej, ja pierdzielę, też nie doleciał. No dobra, moi kochani, wykonujemy sobie zatem jeszcze jedną próbę, no bo nie wiem, być może coś tam zrobiłem źle, być może nie osiągnąłem aż tak dobrej prędkości, jaką mógłbym de facto osiągnąć, także ta próba pokaże nam wszystko, nie? Czy jednak jesteśmy w stanie tam dolecieć? Czy znowu nam delikatnie zabraknie? Oj, będzie blisko, będzie bardzo blisko i znowu się nie udało, ej, co jest? Teraz w locie delikatnie pochyliłem się do przodu i chyba wydaje mi się, że może się udać. Tak, na styku, ale się udało, czyli takie delikatne pochylenie się do przodu już powoduje automatycznie to, że jesteśmy w stanie na tym motocyklu ledwo, bo ledwo, ale dolecieć do celu. Także generalnie wychodzi na to, że po delikatnym przekminieniu tego, jak to zrobić, no mit będziemy mogli sobie potwierdzić, natomiast ja polecam wam zdecydowanie do tego Unique Stunt Jumpa wykorzystać jakiś samochód, ponieważ no samochód typu Turismo, Infernus, no te samochody w ogóle nie mają problemu z doleceniem do celu, nie? I dzięki temu możemy sobie właśnie lightowo ten Unique Stunt Jump po prostu wykonać. Podczas wiszenia na przeszkodzie, gdy ktoś strzela w CJ-a, no to nie ubywa mu życia. Ten mit, moi drodzy, zbadamy sobie zaraz na początku gry, gdzie nie ma CJ jeszcze jakiegoś tam wymaksowanego paska życia, gdzie nie ma zdobytych żadnych umiejętności, tylko no, w momencie, kiedy gra jest zupełnie na świeżo i w tym też CJ jest zupełnie na świeżo, bez żadnych ekstra umiejętności. Wydaje mi się, że badanie tego mitu sobie wykonamy gdzieś tutaj, może na tym płotku. Zobaczmy, czy na nim w stanie jest CJ zawisnąć. No jak widać niekoniecznie. Zobaczmy sobie może ten budynek, ale chyba ten budynek z kolei będzie ciutkę za wysoki. Ale nie powinien być za wysoki, gdy sobie weźmiemy jakiś samochód do pomocy, co nie? Dobra, także wykonajmy sobie próbę na sucho, żeby zobaczyć, czy CJ na tym murku zawiśnie dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. No mi się wydaje, że jest teraz całkiem przyzwoicie. Ogarnąłem sobie już też jakiegoś tam ballasa, który ma broń, także podbiegnijmy sobie teraz do naszego murku. Już sobie na niego wskoczyłem i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Czy CJ-owi będzie odejmowane życie? No to chyba ten mit też będziemy musieli sobie niestety obalić. Nie wiem, czy tutaj można było cokolwiek źle wykonać, no ale jak teraz też widzicie na ekranie, no ta próba pokazuje jasno, że mit ten prawdziwy nie jest. Gdy CJ wisi na murku, a jakiś tam ballast w niego ładuje, no to CJ-owi to życie spada i widać to bardzo dobrze. W dzisiejszym odcinku to byłoby już wszystko. Dzięki, że wpadliście. Dziękuję jak zawsze patronom za wielkie wsparcie w tworzeniu mojego kanału. No i mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem. Strzałeczka!